znakomicie. Jechałem tutaj po, jak widać, ścieżce rowerowej o znakomitym standardzie, bo jest bardzo szeroka, dedykowana wyłącznie rowerom. No i odróżniająca się kolorem, więc wydaje się, że to jest świetny europejski standard ścieżki rowerowej. Kościerzyna jest, jak widać, to zresztą miastem dość obciążonym ruchem samochodowym i tutaj wybudowanie odpowiedniej ilości, w tym przypadku dość dużej ilości ścieżek rowerowych, które nie biegną donikąd, tylko wiążą konkretne miejscowości poza miastem Kościerzyna. W obecnej sytuacji mamy już właściwie we wszystkich kierunkach wyjazdowych z terenu miasta Kościerzyny ścieżki czy drogi transportu rowerowego, które pozwalają mieszkańcom i nie tylko mieszkańcom wyjechać z miasta Kościerzyny i odwiedzić piękne tereny, które są poza miastem. Natomiast ścieżki od granic miasta budowane dalej są przez gminę wiejską Kościerzyna. I przede wszystkim mam nadzieję, że one będą służyły mieszkańcom miejscowości osiennych, takich jak Wielki Klin, czy jak Kościerzyna w budowaniu, czy Skorzewa, aby młodzież, dzieci mogły dojeżdżać do szkoły, do miasta Kościerzyna. Nasze ścieżki rowerowe, mimo że to jest 5 km, kosztują ponad 11 milionów złotych, dotychczas zrealizowane. Natomiast ścieżki, które będą zrealizowane na terenie gminy, będą kosztowały 12, a tam jest prawie 10 km.